Cyklicznie, jak co czwartek, witamy w kolejnym kwadransie. Poczekaj, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo ja nigdy się nie przedstawiam i to potem tak niekulturalnie wychodzi. Więc witajcie jeszcze raz, cieszymy się, że znów jesteście z nami. Mamy kolejnego gościa, którego przedstawimy dopiero za chwileczkę, ale tak jak zawsze zależy nam na tym, żebyście udostępniali nasze nagrania. Mamy nadzieję, że będzie nas dzisiaj bardzo dużo. Ja wiem, że są urlopy, że są wakacje, że część z Was już odpoczywa. My też już troszeczkę zaczynamy marzyć o odpoczynku, więc pewnie za niedługo uszykują się pewne zmiany, ale o tym powiemy dopiero później. Dzisiaj będziemy gościć mężczyznę w naszym studiu. Za chwilę go troszeczkę pomęczymy, ale najpierw będziemy go przedstawiać, więc zachęcam jak najbardziej do komentowania, wtedy przedstawimy naszemu gościowi pytania i jak najbardziej do udostępniania, a na sam koniec przedstawimy Wam jeszcze taką niespodziankę i powiemy Wam w kilku słowach, co nas czeka niebawem, ale jeszcze nie rozpędzę się, jeszcze nie powiem, kto zostanie z nami do końca, ten się dowie. No więc zapraszamy. Zarymowałaś. Nawet pasuje do jutrzejszego gościa. Dobra. Słuchajcie, wracamy do tematu związanego z informatyką, bo nie ukrywamy, że mamy taki top kierunków, jeżeli chodzi o rekrutację, bynajmniej na chwilę obecną, bo jeszcze wiadomo, że nie ma wyników matur i na chwilę obecną kierunki, które cieszą się największą popularnością, to analityka bezpieczeństwa, informatyka właśnie, pielęgniarstwo i fizjoterapia. I teraz naszym dzisiejszym gościem jest wykładowca, który jest związany właśnie z kierunkiem informatyka, a mianowicie jest to magister inżynier Mateusz Leszek. I teraz... Witamy Cię gorąco, Mateusz. Siemaneczko. Cześć, zobacz jak się rozpędziłam. Normalnie od razu... Pff. Nie zapomnijmy, żeby go przywitać, tym bardziej, że myślę, że możemy się zdecydowanie pochwalić tym, że Mateusz jest naszym absolwentem, ale jest również absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie kończył specjalność internet przedmiotów właśnie na kierunku informatyka. Zakres jego badań naukowych jest, jak sam mówi, synergią informatyki oraz inżynierii środowiska, natomiast największą pasją są systemy operacyjne, sieci komputerowe oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Prywatnie jest miłośnikiem kultury rosyjskiej. No i tak jak Ada powiedziała, od 2019 roku pracuje jako asystent w Instytucie Informatyki, tak? Dobrze mówię. O, dokładnie. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, czyli u nas. Tak, my mówiliśmy trochę o urlopie. Mateuszowi trochę dzisiaj przerwiemy, bo Mateusz właśnie jest nam na urlopie i na pewno was wszystkich gorąco pozdrawia z Mazur. Zazdrościmy nieziemsko. Przepraszamy, że przeszkadzamy. Myślę, że odpowiemy na pytania, pomęczymy cię trochę. Takie przeszkadzanie to nie przeszkadza. Ja. Płacili za gadanie, też bym był miliarderem. Widzisz, przynajmniej nie zapomnisz o PWSZ, cię nawet na urlopie. No dobra, Mateusz, skoro jesteśmy przy tym temacie, to powiedz nam, dlaczego twoim zdaniem w dzisiejszych czasach warto studiować informatykę? Można na początku można troszeczkę pytanie odwrócić, kiedy przestało nam się opłacać studiować informatykę? Otóż nie przestało. Aktualnie mamy znowu w pewien sposób obserwowany boom, jeżeli chodzi o dziedzinę informatyki, z tego względu, że w ten świat informatyki wkroczyła taka fajna zajawka, taki fajny element, jakim jest internet przedmiotów, który sam także reprezentuje. Powstały jakby nowe pola, w których możemy się spełniać i szukać pewnych nowych rozwiązań, gdyż ja sam obserwując świat informatyki w pewnym momencie stwierdziłem, że powstała taka stagnacja, że ta rewolucja, która w tej informatyce się działa pod koniec wieku XX i na początku lat początkowych w wieku XXI, stwierdziłem, że coś zaczęliśmy się w tym zacierać. Przestało być to tak dynamiczne i ta rewolucja stała się po prostu ewolucją na pewnych polach i w momencie, kiedy już sądziłem, że ta informatyka jest przesycona tymi nowościami, no powstał to pojęcie internetu przedmiotu i przemysłu 4.0, o którym mam nadzieję uda nam się wspomnieć. I w tym momencie powstało pole dla nowych inżynierów, dla nowych specjalistów z różnych dziedzin informatyki, systemy, sieci i tak dalej. I dzięki temu mogliśmy jakby odnaleźć na nowo pole, w które informatyka może wejść i nie tylko stricte informatyczne, ale wkradliśmy się w pewne dziedziny nauki, gdzie mogliśmy jakby nasze narzędzia informatyczne zapożyczyć innym kierunkom, czyli my jako informatycy
staliśmy się w pewien sposób źródłem pewnych rozwiązań dla innych kierunków. I to jest ta synergia, którą ja chociażby staram się prezentować. I tą synergię razem z całą kadrą Instytutu Informatyki chcemy właśnie wskazywać, że informatyka to nie jest tylko stricte usiądę przy klawie, coś tam poklepię, idę do domu, tylko wskazywać, że informatyka może wkraczać wszędzie. I dlatego warto studiować informatykę, zwłaszcza w aktualnym jej etapie rozwoju, żeby nie tylko pracować jako taki typowy informat, okulary, dioptrii 40, a następnie siedzieć przed kompem, tylko faktycznie szukać pewnych powiązań, analogii, samemu szukać rozwiązań, w których ta informatyka może pomóc innym kierunkom. No, najczęściej ja sam staram się tą informatykę wplatać w inżynierię środowiska, chociażby dwie moje prace, magisterska, inżynierska, to była informatyka dla chociażby przedsiębiorstw wodociągowych, czyli wskazywaliśmy pewne elementy, pewne systemy, które mogą wesprzeć te dziedziny. I teraz właśnie informatyka tym wygrywa. My, można powiedzieć troszeczkę brzydko, informatyka stała się służalcza dla innych kierunków. My nie pracujemy, znaczy inne kierunki nie pracują dla nas, to my pracujemy dla innych kierunków, żeby im pomagać. I to jest właśnie teraz magia informatyki. Integracja, synergia, połączenie. Czyli możemy powiedzieć, że dla potencjalnego kandydata na studia jest to naprawdę bardzo, tak, bardzo ciekawy kąsek. Powiedz proszę Mateusz, bo tak jak każdy nasz kwadrans, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby ta informacja trafiała do kandydatów, bo no, my już po części wiemy, no, znamy powiedzmy wszystkie kierunki, jakie prezentuje i na jakich można studiować w PWSZ-cie, ale tak naprawdę zawsze nam zależy na tym, żeby wciągnąć tutaj studentów i żeby typowo na tej informatyce też tych studentów było dużo. Dzisiejsze nagranie jest stricte poświęcone właśnie z osobom, które rozważają albo zastanawiają się nad tym, czy warto przyjść na informatykę do PWSZ-u. Powiedz proszę, w jakim kierunku zmierza informatyka w PWSZ-cie w Gniezno? Czego właśnie mogą się spodziewać przyszli kandydaci? Może też czym się wyróżniamy na rynku edukacyjnym, nie wśród innych uczelni takich technicznych, które prowadzą ten kierunek? Dlaczego informatyka w PWSZ Gniezno? I tu mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, tak jak powiedziałyście wcześniej, sam jestem absolwentem tej uczelni i bardzo dobrze znam realia, jak wyglądał proces kształcenia u nas. I teraz tak, czym wygrywamy? To postaram się na początku odpowiedzieć. Wygrywamy praktyczność. I to jest najważniejszy element, który dla studentów powinien, przyszłych naszych studentów, kandydatów, powinien być taką fajną wyrocznią. Odchodzimy od tego stricte akademickiego podejścia, jeżeli chodzi o studia inżynierskie, studia techniczne, które same z zasady już nam powinny się kojarzyć z praktycznością. I my jako PWSZ bardzo silny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne. U nas jest mniej wykładów, więcej laboratoriów, ćwiczeń, projektów. Odchodzimy od tego stricte akademickiego podejścia, że trzeba odbębnić te 30 godzin wykładów, przenudzić się, przesiedzieć, popykać na telefonie, coś tam się potem naściemnia. My wchodzimy typowo w takie pole praktyczności i tym PWSZ już wygrywa według mnie na rynku uczelni wyższych, zwłaszcza które oferują kierunki praktyczne, z tego względu, że kiedy ta nasza siatka, która już, że tak powiem, jest zmodyfikowana i przyszli kandydaci będą już podążać tym naszym nowym tokiem. Przeglądając inne siatki, po prostu stwierdziliśmy, że jesteśmy w tym momencie w pewien sposób ewenementem na rynku takich uczelni. Nasze zajęcia są prowadzone w większości przypadków w formie praktycznej, tych laboratoriów, projektów, gdzie studenci mogą uwolnić tą swoją kreatywność, wykazać się w rozwiązywaniu problemów stricte przed kompem, jest o wiele więcej niż na innych uczelniach i tym wygrywamy praktyczność. Oczywiście teorii troszeczkę musi być, zawsze sądziłem, że te podstawy teoretyczne powinny się znajdować, ale to jest tylko niezbędne minimum. To wygląda tak, tak, tak i tak. A teraz siadajcie do kompów i klepiemy. Sam na swoich zajęciach preferuję właśnie podejście, dobra, tu to wygląda w następujący sposób, używamy to do tego i tego, zadania klepiemy,
bo nie ma nic gorszego niż znać teorię, ale nie potrafić jej wykorzystać. Że to robi to i to, no ale dobra, co dalej z tym? I tu PWSZ zdecydowanie wygrywa. I tak informatyka na PWSZ-cie się zmieniła. I zmieniła pod względem, że jeszcze więcej z tej praktyczności względem na przykład mojego toku studiów, gdzie już było tego dużo, teraz jest naprawdę ogrom. I te przedmioty, które mamy ściśle na naszym kierunku, są przedmiotami, które faktycznie wpisują się w aktualny rynek pracy. Jesteśmy naprawdę w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, na czasie. Mamy wiele przedmiotów, które są poszukiwane na rynku pracy, czy przedmiotów. Mamy wiele przedmiotów, które ukierunkowują przyszłego absolwenta naszej uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy. I to faktycznie sprawia, że nasz absolwent przyszły jest gotowy praktycznie stanąć w wielu polach informatyki, na wielu stanowiskach i nie czuć żadnego niepokoju, że nie nauczyli mnie tego, nie wiem w ogóle z czym to się je. Wydaje mi się, że przyszły absolwent naszej uczelni nie będzie miał takich kompleksów. Powiedz nam jeszcze, Mateusz, bo dość często mówiąc o informatyce w PWSZ Gniezno wspominamy o takim pojęciu jak przemysł 4.0. No już go też wymieniłaś na początku naszej rozmowy i też przypominam sobie i może tutaj naszym odbiorcom też przypomnę, że robiliśmy też taką konferencję dotyczącą przemysłu 4.0. Ona odbyła się w marcu bodajże, na początku marca. No chcieliśmy jeszcze kilka warsztatów z tego zakresu też poprowadzić, aczkolwiek no koronawirus pokrzyżował również i te plany. Także mamy nadzieję, że do tego jeszcze wrócimy, ale faktycznie temat jest bardzo interesujący. Jakbyś mógł nam przybliżyć, czym jest przemysł 4.0? Mówiąc jakby o przemyśle 4.0, trzeba wspomnieć jakby o poprzednich wersjach, to wśród informatyków było. Jak było coś 4.0, pewnie było 3.0, 2.0, 1.0 i tak dalej. Mianowicie przemysł 4.0 nawiązuje jakby do czwartej rewolucji przemysłowej. W skrócie oczywiście ujmując, no skoro była czwarta, to była trzecia, druga, pierwsza. Każda rewolucja przemysłowa wnosiła jakby coś nowego w ogólno pojęty przemysł. Pierwsza rewolucja przemysłowa wprowadziła nam silniki parowe. Druga rewolucja przemysłowa wprowadziła nam elektryfikację. Pierwsze jakieś linie produkcyjne, na przykład linia produkcyjna Forda. Trzecia rewolucja przemysłowa już bliższa nam, informatykom, czyli wszelka cyfryzacja, wprowadzenie do linii produkcyjnych jakichś systemów sterowania, algorytmów, sterowników. I czwarta rewolucja przemysłowa, skoro wprowadzono prąd, wprowadzono sterowniki, czyli coś trzeba programować, mamy informatykę. Czwarta rewolucja przemysłowa przynosi nam porządek, czyli w pewien sposób unifikację wszystkich tych systemów w jeden ogromny, aby co? Ułatwić nam pewną analizę danych, pozyskać pewne informacje odpowiednio, czyli przemysł 4.0 powinien też przede wszystkim kojarzyć nam się z pewną unifikacją wszelkich systemów, czyli żeby ten rozgardiasz, który powstał, tam jest Zdzisiek ma ten system, Krzysiu ma ten system, ja muszę pobiegać do niego, żeby dowiedzieć się, co on ma, ten musi wysłać mi to, co on ma. Przemysł 4.0 wprowadza nam w końcu unifikację wszelkich systemów w jeden. Przemysł 4.0 też jest ściśle powiązany z moją dziedziną, jakby którą robiłem na studiach magisterskich, czyli internetem przedmiotów. I przemysł 4.0 także pod tą egidą występuje. I główną też cechą przemysłu 4.0, mówiąc oczywiście tak już ogólnie, to jest też powiązanie pewnych elementów, czujników, wszelkiego rodzaju systemów, by zbierać odpowiednio dane i coś móc sensownego z nimi zrobić. Czyli mówiąc najprościej, mamy jakieś dane, które zbieramy, mogą być to setki czujników na hali produkcyjnej i one zbierają pewne dane z całego procesu produkcji. I te dane sobie zbieramy. I też przemysł 4.0 wprowadza nam to, że te odczyty, które są z tych elementów pomiarowych zbierane, są następnie analizowane celem zwiększenia na przykład efektywności produkcji, zmniejszenia kosztów produkcji, co jest w dzisiejszych czasach dość ważne. Wiemy bardzo dobrze, że większość firm jest nastawiona typowo na zysk. I typowo to wygląda w następujący sposób, że rok na rok firma musi przedstawiać całkowity wzrost, załóżmy, przychodów. Nie spotyka się teraz tak, że
zwłaszcza w firmach informatycznych. Przykładem świetnym jest Apple, który co rok wskazuje, że a z zeszłego roku mieliśmy takie przychody, zwiększyliśmy je o 5-10%. Rzadko się zdarza, żeby któreś firmy na przykład w dziedzinie informatyki no, jakiś regres wykazywały. Cały czas mamy ten silny wzrost i do tego się dąży. Szukamy oszczędności tam, gdzie się da. Ale żeby te oszczędności prowadzić, trzeba odpowiednią linię produkcji czy jakąś linię technologiczną wprowadzić. I tutaj właśnie przychodzi nam przemysł 4.0 ze swoimi czujnikami, integracją systemów, analizą danych, aby odpowiednio te dane zebrać, odpowiednio te dane przetworzyć i zwrócić nam jasną informację, gdzie mamy przestoje, gdzie można coś przyspieszyć, gdzie można coś uprościć. To wszystko idealnie się wpisuje w ten przemysł 4.0, po angielsku IIoT, Industrial Internet of Things, także może być to nazywane, czyli internet przedmiotów, który jest ścisłą częścią przemysłu 4.0 dla przemysłu. I zdecydowanie to, co mówiłeś, możemy powiedzieć, że są to zalety wynikające właśnie z tego rodzaju produkcji. A powiedz mi, bo wspominałeś o tym, że możemy wyłapywać błędy, sprawdzać to, co da się poprawić, czyli jak najbardziej wszystko usprawniać. No ale to stricte dla przedsiębiorców, dla firm. A czy widzisz jakieś zalety związane z przemysłem 4.0, które będą takimi zaletami skierowanymi dla pracowników, może dla uczelni? Czy ten przemysł 4.0 ma też odzwierciedlenie i ten nowy rodzaj produkcji właśnie w tego typu branżach? Zdecydowanie tak. Bardzo często się słyszy, ja też bardzo często czytam takie informacje, że przemysł 4.0 jest zagrożeniem dla właśnie pracowników, jakoby spowoduje totalne wyparcie człowieka z hal produkcyjnych, co jest totalną bzdurą. Przemysł 4.0, internet przedmiotów dla przemysłów jest ogromną szansą dla pracowników i zwiększa według mnie możliwości firmy, jeżeli chodzi o zatrudnianie. Wcale to nie będzie tak, że nabierzemy totalnej automatyzacji produkcji, wszystko zbierzemy, wszystko naprostujemy, zniwelujemy wszelkie przestoje, a następnie pozbędziemy się wszystkich ludzi, skoro mamy to zautomatyzowane i dobra, mamy święty spokój. To wcale tak nie wygląda. Tworzymy nowe pola, nowe miejsca pracy dla specjalistów, którzy będą nadal to pilnować i szukać nowych pomysłów i szukać nowych rozwiązań, a przy okazji, skoro mamy coś już świetnie zoptymalizowane, bądź prawie świetnie zoptymalizowane, mamy pewne oszczędności, możemy dalej inwestować i możemy dalej tworzyć nowe miejsca pracy. Jeżeli chodzi o takie szanse dla uczelni, ilość grantów naukowych, jakie uczelnie mogą prowadzić w tej dziedzinie jest przeogromna. Pole do popisu, jakie my mamy, naukowcy, osoby związane z tą dziedziną, osoby związane z nauką jest po prostu nieporównywalne do tego, które było wcześniej. Możemy naprawdę świetnie popracować, rozwijać się w tym temacie i także uczelnie i polska nauka. Jeżeli chodzi także o przedsiębiorstwa, to już wspomnieliśmy, ale dla zwykłego człowieka także przemysł 4.0 buduje pewne fajne perspektywy. Najprostszy przykład, który mi przychodzi teraz na myśl, to w jednym z łódzkich centrów handlowych wprowadzono zupełnie zautomatyzowany parking. W takim sensie, że wjeżdżamy w halę parkingową i na nawigację naszą w telefonie mamy trasę do najbliższego wolnego miejsca parkingowego. To wszystko jest powiązane ściśle chociażby z internetem przedmiotów. Także ogromne możliwości dla zwykłego konsumenta, ogromne możliwości dla uczelni, absolwentów uczelni, którzy mogą się szkolić, chociażby u nas, oraz ogromne możliwości dla przedsiębiorców w rynku pracy, nowe miejsca pracy dla specjalistów. Wspomniałeś już, bo to ten temat się też pojawia, internet przedmiotów, internet rzeczy. Powiedz mi, czy mógłbyś nam przybliżyć albo podać na przykład dla maturzystów, którzy dopiero wchodzą w te zagadnienia, jakieś jeszcze dodatkowe przykłady, jak to jest wykorzystywane, że tak powiem, na czym polega w ogóle ten internet przedmiotów, żeby to wybrzmiało, bo wiem, że to jest twój konik, Mateusz, i wiem też, że ten nowy kierunek informatyki w PWSZ między innymi będzie też zahaczał ten internet przedmiotów. Gdybyś mógł zdradzić, ale jak mówię, tak obrazowo dla maturzystów, którzy totalnie jeszcze, tegorocznych maturzystów, którzy jeszcze nie mieli styczności z tą koncepcją. Dobra.
Mówiąc najprościej, internet przedmiotów, czyli mamy przedmiot i internet. Mówiąc najprościej, czyli mamy jakieś urządzenie, element, który ma połączenie z internetem. I to urządzenie połączone do internetu może pozyskiwać pewne informacje, dawać nam je, ale sam je także pobierać, analizować i zmieniać swój sposób działania względem tego, co my mu narzuciliśmy, bądź sam wywnioskował. Coś obrazowego. Ja zawsze stosuję ten słynny przykład, mój ukochany przykład. Przykład lodówki. Mamy lodówkę, która ma dostęp do internetu. Ona jest odpowiednio czujnikowana i tak dalej, i tak dalej. I załóżmy, w tej lodówce załóżmy, znajduje się kamerka i sprawdza nam aktualny stan lodówki. Mamy mleko, mamy mięso, mamy to, a brakuje mi zgrzewki wody. Lodówka, załóżmy, inteligentniejsza, może na przykład zamówić tą wodę sama. I to jest świetny przykład internetu przedmiotu, taki bardzo marketingowy, bo to zazwyczaj, jeżeli mówimy o internecie przedmiotów, to przedstawiam takie typowe, sztandarowe, takie szlagiery typu lodówka, pralka i tak dalej. Ale to jest właśnie świetny przykład internetu przedmiotu. Mamy podłączone coś... Obrazowo pokazuje po prostu możliwości, nie? Tak, dokładnie. Czyli mamy tą słynną lodówkę, sprawdzę nam, brakuje mi tego, zamawiam. Przyjeżdża mi do domu. Nie musiałem nigdzie wychodzić. Czyli możemy powiedzieć, że internet rzeczy zmierza do tego, żeby to sprzęty i przedmioty, które nas otaczają, a są, mają możliwość podłączenia się do sieci, żeby nas wyręczały z obowiązków, tak? Dokładnie. W sumie zawsze, jak wchodziła elektryfikacja, cyfryzacja, komputery, zawsze był jeden główny zamysł, żeby to wszystko nas wyręczało, jednakże nie zwalniało z myślenia. O, to jest najważniejsze. A jeszcze tylko chciałabym zadać jedno pytanie, bo to wszystko brzmi troszeczkę jak, ja jestem dzieckiem lat 70. Dla mnie to trochę jak kosmos, jak Matrix, nie? Jak Matrix. I bardzo mnie to ciekawi, na przykład znaczy chylę czoło przed tą technologią, ale też gdzieś tam z tyłu zapala mi się lampka, co z bezpieczeństwem, skoro jesteśmy tak głęboko podłączeni przez to, że mamy dostęp do sieci też Wi-Fi i w ogóle do sieci, to jak to wygląda z bezpieczeństwem? Czy to jest tak, że może, nie wiem, zrealizować się scenariusz, że jesteśmy wszędzie widoczni, wszędzie nas można namierzyć, nie wiem, wkraść się na konto, cokolwiek po prostu takiego, nie? Jak to w Twojej opinii wygląda? No to jest temat w ogóle bardzo ciężki, bardzo rozległy, zdecydowanie to powinno być elementem jakby oddzielnej konferencji. Temat bezpieczeństwa zawsze jest tematem newralgicznym, jeżeli chodzi o wprowadzenie jakiegokolwiek systemu informatycznego, architektury itd., itd., zwłaszcza jeżeli mówimy stricte o połączeniu z siecią internet. Jeżeli chodzi o zagrożenia, nasz wykładowca od systemów operacyjnych sieci, pan dr Szczerowiak, zawsze powtarzał, że najbezpieczniej to jest odłączyć od prądu, wsadzić w skrzynkę ołowianą i zostawić. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo totalne. To chciałbym, żeby wszyscy byli świadomi tego. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo totalne. Zawsze jest ta furtka, zawsze jest ta możliwość, żeby ktoś mógł nam coś zabrać. Zawsze też nam dr Szczerowiak tłumaczył, że jeżeli ktoś typowo na nas się uprze, to on się uprze i to zdobędzie. Możemy narzucać mu kłód pewnymi zabezpieczeniami, ale jeżeli on się uprze, to i tak on to złamie prędzej czy później, za miesiąc, za tydzień, za rok, ale on i tak się do tego dobierze. Więc bezpieczeństwo totalne nie istnieje. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie przedmiotów, to mamy przecież, jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, mamy szyfrowanie WebWPA2, wchodzi WebWPA3, czyli nowe algorytmy, nowe metody szyfrowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Czyli te zabezpieczenia i to bezpieczeństwo jest zdecydowanie cały czas poprawiane, cały czas jest zwiększane i to bezpieczeństwo użytkownika także. Systemy operacyjne cały czas są też łatane, jeżeli chodzi o systemy operacyjne dla internetu przedmiotów, to gdzie króluje oczywiście Linux. Cały czas mamy to poprawienie bezpieczeństwa widoczne, ale zawsze gdzieś te furtki zostają. Ja zawsze powtarzam taką sprawę, może to nie do końca będzie poprawne, jeżeli chodzi o specjalistę systemu bezpieczeństwa, jeżeli nie mamy czym się powstydzić, no to jeżeli nam ktoś nam coś zabierze, zdarza się różnie. I na to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o internet przedmiotów, gdzie mówimy w większości o systemach
ściśle ze sobą połączonych, powiązanych, gdzie te powiązania sięgają bardzo daleko, gdzie nawet już nasza percepcja może już nie sięgać, jak daleko ta sieć internetu przedmiotów już zaszła, to człowiek o tym bezpieczeństwie już przestaje myśleć w taki sposób, że coś może nam gdzieś po drodze przepaść. Ale jeżeli chodzi, tak typowo, wracając już na ścieżkę odpowiedzi, co sądzę o bezpieczeństwie? Jest to ogromnie na pewno bolączka jeszcze, jeżeli chodzi o internet przedmiotów, i to nie zostało do końca także ustandaryzowane. Jest wiele jeszcze miejsc, gdzie to bezpieczeństwo powinno zostać konkretnie opisane, jakieś metody konkretnie wskazane, jakieś standardy, które już powstały, jeszcze powinny zostać doprecyzowane. Nie jest źle, mogłoby być lepiej, zawsze może być lepiej. Tylko to wydaje mi się, że to jest też tak, im bardziej technologia idzie do przodu, tym to bezpieczeństwo powinno podążać za nią, prawda? Bo wszystkie narzędzia dotyczące i zabezpieczenia dotyczące właśnie bezpieczeństwa, one też będą się zmieniać wraz z technologią. Wraz z technologią powinny, a wręcz muszą się zmieniać. Niestety tak nie jest. Powstaje jakieś urządzenie standard, a często jest gęsto tak, że to bezpieczeństwo dopiero podąża za tym standardem. Nie ma tego równoległego podejścia. Powstaje jakieś rozwiązanie, a dopiero za nim pojawiają się problemy, które często też wychodzą w trakcie już eksploatacji. Albo już później, dokładnie, z użytkowania, nie? Czyli mimo wszystko możemy powiedzieć, że nasi przyszli informatycy mają nad czym pracować, tak? No bo to jest kierunek. Zdecydowanie mamy nad czym pracować. Absolwenci także będą mieli nad czym pracować. Tematy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych będą bardzo głęboko rozważane na naszych zajęciach, także bezpieczeństwo systemów operacyjnych, same systemy operacyjne. To wszystko pod kątem internetu przedmiotów przemysłu 4.0 zamierzamy i będziemy z mojej strony na pewno na moich zajęciach będziemy poruszać te tematy. I nasi przyszli kandydaci, przyszli inżynierowie, absolwenci naprawdę będą mieli ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o rozważania na temat bezpieczeństwa, na temat efektywności pewnych rozwiązań i będą, mam nadzieję, w ramach projektów, które też są sztandarowym elementem naszych zajęć, będą mogli rozwijać i mam nadzieję, będą mogli nas zaskakiwać swoją kreatywnością. Ja głęboko na to liczę. No my również czekamy jak najbardziej na naszych przyszłych informatyków. No można powiedzieć, Mateusz, że przypominając, że jesteś taką wizytówką tego kierunku i chciałabym, żebyś spróbował, no bo ty praktycznie dopiero co skończyłeś, tak? Jesteś wykładowcą, można powiedzieć, że od niedawna, ale już z bardzo fajnym doświadczeniem. Chciałabym, żebyś spróbował naszym przyszłym informatykom, naszym przyszłym kandydatom na studia, tym, którzy jeszcze się zastanawiają nad tym, czy przyjść, czy nie przyjść, czy to jest to, co do nich trafia. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze spotkanie też udowodniło, że ta informatyka u nas nie jest nudna, tak? Nie uczymy się teorii, tylko jest mega dużo praktyki i też podążamy. Dlatego zdradziliśmy troszeczkę jakby kierunki rozwoju tego kierunku u nas, tego przedmiotu też, nie? Więc mam nadzieję, że ci, którzy są takimi zapalonymi informatykami, którzy tak naprawdę szukają furtki dla siebie i chcą się rozwijać, to jak najbardziej znajdą miejsce u nas. Spróbuj proszę sprecyzować takie trzy rady, które chciałbyś skierować do naszych przyszłych kandydatów i do twoich przyszłych studentów, tak? Uczestników swoich przyszłych zajęć. Znaczy może jeszcze zanim, Aduś, odpowiem ci na to pytanie, to chciałbym jeszcze wspomnieć, że jeżeli chodzi o jeszcze taką naszą bazę, jaką PWSZ poczyniła, chociażby pod kątem przemysłu 4.0, to nasza sala do systemów budowanych do internetu przedmiotów, która została ogromnie wyposażona praktycznie w najnowszy sprzęt. I tu możemy się pochwalić, że ja przynajmniej na swoich zajęciach mogłem każdemu studentowi rozdać cały zestaw. Bawimy się, moi drodzy. Ja się pochwalę, że ja to widziałam. Nawet miałam to szczęście, że Mateusz mnie wtajemniczył i mogłam robić zdjęcia. Ja co prawda jako humanista ja widzę tylko elementy, ale i tak dobrze się bawiłam, jak mi tłumaczył, że te maleńkie drobinki to jest właśnie na przykład jakiś procesor albo coś. No wiesz, ja mówię jako humanista. A ja jeszcze przerwę, bo tak jak mówiłam, zawsze śledzę Facebooka i bardzo się cieszę. Pokazuję wam, śledzę jak najbardziej. Pojawił się jeden komentarz.
chociaż tych polubień i tych lajków z waszej strony jest dzisiaj naprawdę masa, więc tutaj punkt dla ciebie, Mateusz, i mam nadzieję, że... Znaczy, Mateusz, rozbijasz system! Widzimy, że nie wszyscy urlopują, a dużo osób nas śledzi. Cieszymy się, że jeden z naszych liderów wśród fanów, bo takich też mamy i bardzo nas to cieszy. Myślę, że Rafał się nie obrazi, jeżeli przytoczę jego wypowiedź, tym bardziej, że jest ona publiczna i widoczna. Podpowiada i też tutaj pisze, że na Przemysł 4.0 będą przeznaczone olbrzymie fundusze z Unii Europejskiej. W ramach tutaj perspektyw unijnych i głównie będą one przekazane na centra kompetencji i jest to ogromna szansa między innymi tutaj dla PWSZ-u, więc tutaj dziękujemy też za komentarz, za informację, bardzo nas to cieszy, ale myślimy, że to też jest informacja dla kandydatów, bo widzicie, no żeby móc praktykować, żeby móc się rozwijać, potrzebne są też na to fundusze. Myślę, że nie możemy tutaj jak najbardziej narzekać na to, że uczelnia się nie rozwija, bo ona się rozwija i to bardzo. Myślę, że jest kilka takich smaczków, które i właśnie chciałabym, żebyś zanim w sumie użył tych trzech rad i wspomniał o tym, żebyś może tak delikatnie chociaż zdradził rąbek tajemnicy, bo ty za czasu studiowania nie miałeś jeszcze takiego sprzętu, a z tego co wiem, to on już stoi i czeka i można zacierać ręce, więc ci, którzy do nas przyjdą, no nie będą pracować na byle jakim sprzęcie. Dokładnie. Mniej więcej, czego się może spodziewać przyszły kandydat na studia, na jakim sprzęcie będzie pracował i jakie takie nowinki technologiczne pojawią się, a właściwie to już czekają w naszych laboratoriach. Dobra, to jeżeli chodzi, tak jak Ada wspomniała, no za moich czasów jak studiowałem, takiego doposażenia, jaką teraz przyszli kandydaci, studenci mają, no nie mieliśmy. Ciężko pracowaliśmy na tym, co było. Doceniamy to ogromnie, bo to też w pewien sposób nauczyło nas, na czym pracujemy, nad tym pracujemy i musieliśmy się starać i całkiem nieźle nam to wychodziło, chociaż czasem różnie bywało. Jeżeli chodzi o aktualną bazę, to tak jak wspomniałem, sala 107, która aż pęka w szwach od wszelkich elementów, które będą nam służyły chociażby w systemach wbudowanych, które będziecie na przykład mieć ze mną, do tworzenia pewnych rozwiązań, które też stricte chcemy kierować już pod internet przedmiotów, Przemysł 4.0 i tu możecie się z mojej strony spodziewać, że wam nie odpuszczę. Muszą być jakieś projekty, które mnie zaskoczą. Mamy salę multimedialną zaopatrzoną w same piękne maki, aż się, jak się na nie patrzy, to aż człowiek tak nie wie, czy ma podejść, czy tylko zerknąć, nawet dotknę się czasem, bo i nie, się śmieję. Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa. My jako PWZ nie boimy się pożyczać i wyciągać sprzętu. Sprzęt jest dla studentów, nie dla nas. To nie jest sprzęt zamknięty w gablocie. Tak, to nie jest pozamykany w muzeum, tylko laboratorium, tak? Po to jest skupiony sprzęt, żeby studenci i przyszli kandydaci mogli z niego korzystać. Więc ja sam osobiście będę zachęcał moich studentów, uczestników koła naukowego, które mam przyjemność także prowadzić, aby... Czasami nawet trzeba coś rozebrać, żeby móc z powrotem to postawić, wiedzieć, z czego to jest zbudowane. Nie za czasów studenckich zdarzyło się coś spalić nawet, także nie ma problemu, różnie się zdarza. Sala maków, czyli sala multimedialna, sala do wirtualnej rzeczywistości, która powstała także ogromnie, wspaniale wyposażona, aż serce rośnie mi jako informatykowi, jak na ten sprzęt patrzę, aż by się Wiedźmina chciało tam odpalić na ultra. Czekaj, zrobimy noc informatyka, coś się wymyśli. Dokładnie. Sala do systemów operacyjnych, wspaniale wyposażona, wszelkie elementy, gdzie będziemy mogli ćwiczyć połączenia sieciowe, ćwiczyć wykorzystanie systemów sieciowych. Mamy przecież wspaniale wyposażoną salę do światłowodów, w których studenci będą mogli poznawać tajniki całej optycznej transmisji. Mamy, jak już tak mówiąc, też dla studentów wspaniałą strefę relaksu, gdzie można się położyć wręcz i poczekać, aż przyjdzie wykładowca i znowu zacznie im coś tam smęcić. My musieliśmy szukać ukojenia u Michała w barku. Naprawdę jest z tego opór, wymieniać tego nawet nie starczy czasu, bo mnie zaraz tu przeklniecie, ale naprawdę zmiany, jakie zaszły w PWSZ, od czasów, kiedy ja studiowałem, kiedy kończyłem, a to jak wspomniałaś, Ada, to było dość niedawno, 2 lata temu, zaszło ogromne i kandydaci będą mieli naprawdę ogromne pole do popisu. Ogranicza ich w tym momencie nie wykładowca, a ich własna wyobraźnia. Dobrze, podsumowując, powiedz nam proszę, jakie będą te 3 złote rady dla studentów.
i przyszłych kandydatów. Cierpliwość. Cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość. Dwa, zaangażowanie. Uwierzcie mi, zaangażowanie jest dla wykładowców, przynajmniej dla mnie, jest ogromnie ważne. Jak widzę, że student stara się, pracuje, naprawdę można świetnie te zajęcia przeprowadzić. Także cierpliwość, zaangażowanie, a trzecia rada, na luzie. Wszystko spokojnie. Nie ma nic gorszego niż nerwówka. To wiem po sobie. Super. Ja zawsze wiem, obok mnie zawsze musiał być kumpel. Mati, będzie dobrze. Po co się denerwujesz? Spokój, zaangażowanie, cierpliwość i za 3,5 roku jesteście inżynierem. I dajcie sobie trochę takiego luza na zasadzie puśćcie wodze fantazji i wyobraźni, bo to tak, wpływa na proces kreatywności. Ja jako mogę jeszcze jako prośbę taką zgłosić, nie bójcie się pytać, nie bójcie się rozmawiać. Wykładowca jest po to, żeby wam pomóc, żeby poprowadzić, może czasem też za rączkę, ale po to my jesteśmy. Pytajcie, zadawajcie pytania, proponujcie, my jesteśmy otwarci. I super. To jest też siła naszej PWSZ. Myślę, że to jest świetne. Dla was. Myślę, że to jest świetne podsumowanie i myślę, że takie właśnie ostatnie motto i przekaz, że właśnie tak jak mówisz, zależy nam na tym, żeby studenci zawsze zdradzali swoje, że tak powiem, pasje i chcieli się rozwijać, bo bardzo nam na tym zależy. Więc Mateusz, mega ci dziękujemy za to, że byłeś dzisiaj naszym gościem. Cieszymy się pomimo wakacji i odpoczynku. Tak. Cieszymy się, że tak bardzo dużo osób dzisiaj uczestniczyło w tej transmisji. Dziękujemy za pytania, rady, informacje, tak. Lajki, udostępnienia. Cieszymy się, że z nami jesteście. Spodobało nam się w DKS-ie, więc będziemy na razie tutaj nagrywać. Jest tu świetnie, zatem uwielbiamy kontakt ze studentami. A tutaj studenci jak najbardziej w trakcie naszego nagrywania się przewijają i bardzo też nas to cieszy. To, co chciałabym powiedzieć i o czym wspomniałam na początku, bo ja o tym nie zapomniałam, chciałabym zdradzić, że... Wyjątkowo jutro. Tak, wyjątkowo jutro, po prostu nie możemy się doczekać gościa, który będzie jutro. Zazwyczaj nagrywamy w czwartki, ale po prostu nas tak rozpiera energia i mamy nadzieję, że ten jutrzejszy live będzie również zaskoczeniem. Nie powiemy, o której godzinie, ale chociaż my już wiemy. Tak, proponujemy, naszego proponujemy do południa jeszcze się u nas pojawić i będzie jutro kolejna gwiazda. Będzie barwnie, będzie kolorowo, będzie wesoło, bo będzie muzyk. Będzie muzyk, troszeczkę. Troszeczkę wspomnimy o jednym z kierunków, który myślę, że też będzie bardzo powiązany z informatyką, bo będzie to o jaki kierunek? Analityka bezpieczeństwa. Tak. I jutro bierzemy na widelce jednego z, miejmy nadzieję, przyszłych wykładowców, bo my się nie możemy doczekać. My zdradzimy tylko, że pochodzi z Senegalu. Dokładnie, więc zapraszamy już jutro. I ma swoją kapelę. Ma swoją kapelę. Tobie, Mateusz, bardzo mocno dziękujemy. Wszystkich gorąco pozdrawiamy i do miłego zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie, udostępniajcie. Trzymajcie się, pa, pa. Dzięki, Mati.